chodzi tutaj o sprawy honorowe. Tu chodzi o sprawy fundamentalne. Tu chodzi o obronę porządku demokratycznego, liberalno-demokratycznego w naszym państwie, który takie organizacje jak Młodzież Wszechpolska, czy Obóz Narodowo-Radykalny, czy inne organizacje podważają i chcą zmienić w ustrój autorytarny. Tak się zaczyna pochód sił autorytarnych. Poprzez wykorzystywanie kruczków, możliwości, które daje resztki dają demokratycznego państwa prawa w kraju. Ja dobrze znam historię Republiki Weimarskiej. Tak się to zaczynało. Właśnie w ten sposób, że wykorzystywało się struktury demokratycznego państwa, aby się coraz bardziej rozpychać i na końcu, aby to państwo demokratyczne na oczach obywateli przy ich milczącym, czy mniej, czy większym proteście zniszczyć. Ja na to, jako Paweł Adamowicz, nie pozwolę.